Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, 25 lutego, w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Marka. Będzie to rozdział 9, wersety od 2 do 10. Posłuchajmy tej Ewangelii. Później Jeszua wziął Kefę, Jakowa i Johanana i zaprowadził ich samych na wysoką górę. Kiedy patrzyli, zaczął się zmieniać, a jego szaty stały się olśniewająco białe, bielsze niż ktokolwiek na świecie byłby w stanie je wybielić. Wtedy spostrzegli Eliahu i Moszego, jak rozmawiają z Jeszuą. Kefa powiedział do Jeszui: dobrze, że tu jesteśmy, rabbi. Pozostawmy trzy namioty. Rozstawmy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Moszego i jeden dla Eliahu. Nie wiedział, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. Wtedy okrył ich obłok i wyszedł głos z obłoku: oto mój syn, którego miłuję, słuchajcie go. Nagle, kiedy się rozejrzeli, nie dostrzegli obok siebie już nikogo, prócz Jeszui. Kiedy schodzili z góry, przestrzegł ich, aby nikomu nie mówili, co widzieli, aż Syn Człowieczy powstanie z martwych. Zatrzymali więc to dla siebie, ale wciąż pytali się nawzajem, co to jest, to powstanie z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, Ewangelia, która wraca do nas kilka razy w ciągu roku, wraca też do nas w każdy czwartek w tajemnicy światła, tej piątej, czwartej tajemnicy, przemienienie na górze Tabor. Znamy więc tą historię przemiany Pana Jezusa. Możemy powiedzieć nie tyle przemienienia, co pokazania nam, ludziom, tam bardzo konkretnie Piotrowi, Jakubowi i Janowi, pokazania cząsteczki, ziarenka chwały Bożej. Kim On jest? Kim On jest? A kiedy to zobaczyli, to jak tutaj jest napisane, nie wiedzieli, co powiedzieć, czyli gadali bzdury, pletli jakieś trzy po trzy o namiotach, że tutaj coś rozstawimy, że tu za chwilę coś, my ludzie znowu coś Panu Bogu tutaj ułożymy, gdzie On ma teraz zostać, gdzie ma stanąć, ale mówili to dlatego, że tak byli przestraszeni. Kochani, z jednej strony jest to piękne, ta chwała Boża, ale z drugiej strony ona pokazuje nam, że jak bardzo my jesteśmy niziutko, jak bardzo jesteśmy mali w zetknięciu z tym, co boskie. My się czasami tak przyzwyczailiśmy, tak jakby do jakiegoś kolegi, tak jakby ktoś z prezydentem mieszkał i się przyzwyczaił, a no bo to już taki jest człowiek, taki sam jak my. I my czasami tak myślimy, że Jezus to trochę taki już, taki jeden z nas, taki kumpel, którego można wysłuchać, jak nam się spodoba jego opinia na jakiś temat. I można oczywiście powiedzieć mu, nie, to nie tak. My to zupełnie inaczej myślimy, także Jezu, usiądź sobie tu na razie. Kiedy się widzi chwałę Bożą, zaczyna się wtedy drżeć, bo to nie jest z niczym ludzkim porównywalne. Oni to tu próbowali ubierać jakieś słowa, że jego szaty były białe, także nikt na świecie nie jest w stanie wybielić. Jakieś też znowu porównanie. Biła tam jakaś jasność, jakaś oślepiająca biel, że musieli paść na ziemię. Kochani, tu było coś takiego i tak sobie myślałem, dlaczego w Wielkim Poście czytamy o górze Tabor? Dlaczego o tym jest Ewangelia dzisiaj? Myślę sobie dlatego, że
apostołowie, kiedy Pan Jezus im schodzili z góry i mówił im, znowu mówił im o tym, on nie wracał do tego, że widzieliście teraz kawałek mojej chwały, widzicie jaki jestem? Jestem potężny, moje królestwo jest potężne, mi służą aniołowie. On o tym nie rozmawiał z nimi. On kiedy schodził z góry, to powiedział im o powstaniu z martwych, o zmartwychwstaniu. I potem jest takie zdanie, że oni, czyli Piotr, Jakub i Jan, wciąż pytali się nawzajem, co to jest to powstanie z martwych, co to jest? To jest jedno z najważniejszych pytań na świecie, jakie powinniśmy nieustannie sobie zadawać i myśleć o tym, co to jest to powstanie z martwych. Uczestniczymy w wielu pogrzebach. Ja wczoraj usłyszałem o pogrzebie 41-letniego mężczyznę w naszej parafii. Pomyślałem sobie, młodszy ode mnie. I potem 50-letniej kobiety. Pomyślałem sobie, nieco starsza ode mnie. Śmierć dotyka nas w różnym wieku, w różnych miejscach. I ona jest... przychodzi na każdego, w każdej rodzinie, w każdym miejscu, wiosce, mieście, wszędzie. Ale na to wszystko właśnie, na tą śmierć, na te nekrologii, 50 lat, 41 i inny wiek, który zawsze jest nie w porę, śmierć zawsze jest nie w porę. Musi nam, chrześcijanom, być bliskie to pytanie, które dzisiaj apostołowie zadają. Co to jest to powstanie z martwych? Bo widzimy kogoś bliskiego, kogoś znajomego, czy słyszymy o kimś, kto umarł. Umarł, nie żyje. Zwłoki. I przypomina nam się to ze środy popielcowej. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Z tym ciałem nie da się już nic zrobić. Ono po prostu zostanie zakopane w ziemi. Więc co to jest? To powstanie z martwych. I moi drodzy, kiedy my na nie odpowiadamy i rozważamy to tak mocno, patrząc na Jezusa, który umiera, patrząc dzisiaj też na Jezusa, którym będziemy śpiewać o tej gorzkiej męce, gorzkie żale, To pytanie staje się nam jeszcze bardziej bliższe. Co to jest to powstanie z martwych? Co to jest? I nie trzeba rozważać tutaj chwały Bożej. Nie musimy tutaj myśleć o tym, jak to będzie, jakie będzie królestwo, czy kiedy my umrzemy. Nie, absolutnie niech nas to nie przejmuje, nie zajmuje naszego czasu. Ale dzisiaj idźmy za apostołami i myślmy, jak to będzie z tym zmartwychwstaniem. Co to jest dla mnie? Co to dla mnie konkretnie oznacza? Bo Jezus mówił, każdy, kto żyje, to choćby i umarł, ale jeśli wierzy we mnie, to będzie żył na wieki. To powstanie z martwych. Wierzyć w Jezusa, znać Jego słowa i powstać z Nim z martwych. To jest program na nasze życie. Więc myślmy o tym. Nie tyle o przemianie Boga, boskości, co o Jego zmartwychwstaniu. Już teraz. Bo może nawet szybciej nadejść ten czas, niż ta niedziela Wielkanocy, poranek zmartwychwstania. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam dobrego, pięknego czasu, dobrej niedzieli. Każda niedziela to zmartwychwstanie Jezusa, to powstanie zmartwych, więc tym bardziej myślmy o tym dzisiaj. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da.